Panie Marszałku, Wysoka Izbo, przedstawiam stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość do sprawozdania Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, druk 2237, do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz ich rodzin. Projektowana ustawa stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lutego 2013 roku w zakresie, w jakim wypłata emerytury jest wznawiana od miesiąca, w którym ustała przyczyna powodująca wstrzymanie jej wypłaty, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty lub wydano decyzję z urzędu w warunkach, gdy emerytura nie mogła być doręczona z przyczyn niezależnych od organu emerytalnego. Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny zdecydował o odroczeniu utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnego przepisu na 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku, to jest do dnia 28 lutego 2014 roku, czyli już widzimy, że ten projekt, który dzisiaj rozpatrujemy, jest już po czasie, dlatego trzeba dokonać szybkiej nowelizacji tej ustawy. Projekt przewiduje wprowadzenie analogicznego mechanizmu, jaki został przewidziany do tego typu sytuacji w powszechnym systemie emerytalnym. Tym samym wykonanie wytycznych Trybunału Konstytucyjnego nastąpi poprzez dodanie ustępu 1a w artykule 46 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Dodawana regulacja będzie stanowiła, że w przypadkach określonych w artykule 45 ust. 1 punkt 2, w przypadkach, gdy wypłata emerytury, renty albo dodatków, zasiłków i świadczeń pieniężnych została wstrzymana z powodu niemożności doręczenia tych świadczeń z przyczyn niezależnych od organu emerytalnego, wypłatę świadczenia wznawia się od miesiąca, w którym ją wstrzymano, jednak za okres nie dłuższy niż 3 lata wstecz, licząc od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty. Pozostałe zmiany dokonane wyżej w innym przepisie mają charakter dostosowujący do zmian wprowadzonych wskutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego i tym samym nie wprowadzają żadnych nowych rozwiązań w stosunku do obecnie obowiązujących. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość będzie głosował za przedłożeniem komisyjnym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.